To jest Zoom przy kawie. Witamy po krótkiej przerwie. Wiedzą Państwo doskonale, w naszym programie nie uciekamy od życia w jego pełnym wymiarze i wszystkich barwach, no czasami dotykając światło cieni. Wielokrotnie poruszaliśmy temat związany z uzależnieniami i nałogami. Dzisiaj o tej jaśniejszej stronie radzenia sobie z tego typu problemami. W moim studiu witam bardzo serdecznie panią Barbarę Taborską, współuzależniona żona, zarazem członkini klubu, o którym za chwilę. Jest z nami także pan Andrzej Taborski, abstynencki klub żeglarski. Pan Andrzej jest komandorem tego klubu. Uzależniony, witam serdecznie. Czy zjednoczenie ludzi, którzy powiedzmy sobie nie piją już od 10 lat i ci, którzy tak naprawdę dopiero są na początku drogi, czy to dobry pomysł? Pytanie laika. Tak, jak najbardziej, dlatego że no, problemy są te same. Jedni sobie z nimi radzą lepiej, inni dopiero szukają właśnie dróg, jak sobie poradzić w tym życiu po zaprzestaniu picia. Czyli i tu jest właśnie na tym to polega. Świecą przykładem. Osoby z dłuższym stażem, taka jest idea nawet 12 kroków AA, gdzie 12 krok mówi, że posiadając sam doświadczenie, staram się pomagać innym. I tutaj właśnie na tym to polega, że osoby, które posiadają już dłuższy staż w niepiciu, które mają doświadczenie w radzeniu sobie z problemami, w radzeniu sobie z nawrotami, gdzie każdą osobę uzależnioną to dotyka wcześniej czy później i trzeba umieć temu przeciwdziałać, żeby nie wrócić do nałogu. I tu właśnie na tym polega, że podczas tego pływania, podczas wspólnych zajęć, bo to nie jest tylko pływanie, to są spotkania, to są ogniska. Owszem, są rejsy, które organizujemy w sumie po... Pływamy nie tylko w Polsce, pływamy po różnych morzach. Byliśmy kilkakrotnie w Chorwacji, byliśmy na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji. I tam właśnie są to, co pan powiedział, osoby na różnym etapie i na tym to polega, że osoby bardziej doświadczone pomagają tym raczkującym, nazwijmy to. Pani była osobą pływającą jeszcze przed początkiem tej historii, czyli krótko mówiąc, ta materia była pani znana i jak gdyby do pomysłu nie trzeba było pani przekonywać. Pani teraz aktywnie bierze udział w samej działalności klubu? Tak, tak, tak najbardziej. Chciałem uzyskać, ale chyba mi się nie uda, takie spojrzenie z zewnątrz na klub. Grupa pasjonatów, którym jeszcze przyświeca bardzo fajny cel i bardzo fajna idea walki z nałogiem i utrzymywaniu się w bardzo istotnych postanowieniach. No ale jak tu uzyskać spojrzenie z zewnątrz, skoro pani jest w środku i to bardzo mocno zaangażowana? Ale może by pani się jednak pokusiła. To znaczy... Pasja generalnie jest bardziej domeną męża niż moją. O. Ja po prostu z racji tego właśnie, że żebyśmy nie spędzali urlopów oddzielnie, to wyjeżdżam również z mężem na wszystkie te rejsy. Natomiast nie jest to tak, że żeglowałabym również sama, gdybym nie miała takiej możliwości żeglowania z mężem, to myślę, że sama bym się na takie rejsy nie wybierała. Natomiast uważam, że jak najbardziej jest to fajna forma spędzania czasu, bo rzeczywiście jest możliwość spędzania na małej powierzchni, stosunkowo małej, no bo jachty to jednak są niewielkie powierzchnie, spędzania wielu godzin razem, gdzie właśnie jest czas na różne rozmowy, no rozmowy, które dotyczą tej sfery alkoholizmu, a również nie dotyczą. To nie jest też tak, że my tylko po prostu poruszamy się wokół tego tematu przez 24 godziny. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszamy wszystkich. Chciałbym jeszcze dodać, że klub jest otwarty. Wystarczająco mamy miejsca, żeby przyjąć kolejne nowe osoby. Także zapraszamy do nas. To kolejna dobra informacja. A my już za chwilę powracamy.